I just do what I do. Check. I just do what I do. See me? I just do what I do. Feel me? I just do what I do. I don't know about you. I just do what I do. Jeśli chodzi o ślubną stylizację, to miałam wrażenie, że wyczerpałam już ten temat. Mówiliśmy o sukniach ślubnych, o garniturach, o butach, biżuterii, bieliźnie, a nawet stylizacji paznokci. Ale okazało się, że to nie wszystko. Dzisiaj poruszę bardzo ważny temat dotyczący okularów słonecznych. Porozmawiam z Olą o tym, czy to jest ekstrawagancja, czy może niezbędny dodatek, czy element stylizacji, obok którego po prostu nie można przejść obojętnie. Ola Kochańska jest dzisiaj ze mną. Ola jest optykiem, optyczką? Optykiem. I doskonale dobiera okulary, dlatego pomyślałam sobie, że ty jesteś odpowiednią osobą, która opowie tak naprawdę o tym, jaki jest nowy trend związany z tym, że młode pary decydują się na okulary słoneczne, ale też najważniejsze dla nas będzie to, jak je dobierać do stylizacji, do urody, do twarzy, do koloru włosów, do wszystkiego. Wcześniej jak myślałam sobie o okularach słonecznych przy sukni ślubnej, to też miałam sporo wątpliwości, ale z drugiej strony często bardzo jak patrzę na zdjęcia młodej pary, które są robione no, w pełnym słońcu, bo jednak większość ślubów odbywa się latem. Oczy często mrużą się. Tak, mrużą się te dziewczyny, oczy się robią małe, zmarszczki naokoło wychodzą. Dokładnie, więc ogólnie jest tyle minusów, tak, że to słońce bije nam prosto w oczy, że te okulary oprócz takiego wymiaru modowego mają tak efekt naprawdę bardzo praktyczny, co więcej zdrowotny. I dają nam komfort. Tak jest. Olu, ja tutaj mam w gablotce mojej kilka ciekawych modeli okularów. Tak naprawdę na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, wybierając te okulary? I czy bardziej jakby ten proces dobierania okularów polega na tym, żeby one były dopasowane do sukni, czy do twarzy, czy do stylu całego wesela? Bo wiesz, powiem ci, że dla mnie to jest czarna magia. Najważniejszym składnikiem tej stylizacji to jest charakter samej panny młodej. Bo wiesz, niektóre są takie, które wchodzą i kipią seksapilem. Drugie są bardzo delikatne, eteryczne i potrzebują stylizacji boho. Więc najpierw poznaję pannę młodą trochę jak ty, a później dobieram jej ten bardzo ważny dla mnie dodatek. Poczekaj, ale ja zakochałam się od razu w tych... To okulary, które są luksusowe, bardzo ciemne, jeśli chodzi o soczewkę, ale to cały design dookoła tworzy lekkość samej ramki. Jezu, powiedziałabym, że kot. Prawda, to pantera kochana, tak więc wygląda to obłędnie, a same okulary naprawdę w stylizacji ślubnej wyglądają fenomenalnie. Boże, jakie te są super, ale mi się podobają. No dobra, ale wiesz, ja teraz jestem po prostu zwyczajnie ubrana, więc mam wrażenie, że praktycznie każde okulary, które ubiorę, gdzieś będą nam tam pasować. Ja jednak chciałabym, żebyśmy zaczęły mierzyć te okulary na naszych modelkach, które będą ubrane w suknie ślubne. Tak jest. To od razu będziemy miały, wiesz, taki bezpośredni odbiór, ale też nasze panny młode od razu zobaczą, jak mogą wyglądać i jak bardzo to, że fakt, że ubiorą okulary, wpłynie na całość stylizacji. Oczywiście. Paulino, zapraszam. No i bardzo proszę, mamy tutaj piękną blondynkę. Tak jest. O delikatnej urodzie, do tego mamy suknię, która jest bardzo klasyczna. Tak jest. Gładki dół ze szlachetnej tkaniny, a do tego taka delikatna, zdobiona kryształkami góra. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Najważniejsze jest, że to sukienka w moim odczuciu jest tutaj na pierwszym miejscu, więc my nie możemy tymi okularami przyćmić całej stylizacji. Chciałabym, żebyś, gdybyś mogła mi podać te pierwsze okulary, które mamy, tak, dokładnie. Takie crazy?
tak, spróbujmy ograć tą piękną sukienkę delikatnym okularem w kolorze bladego różu. I zobacz, oczywiście ta stylizacja będzie nam pięknie pasowała na słoneczny dzień, ale jak sama panna młoda wejdzie do pomieszczenia, gdzie goście ją będą witać, jeszcze dzięki tej soczewce, która ma jasną soczewkę, nie będzie musiała ich ściągać i źle się czuć. Czas na kolejną modelkę. Angeliko, zapraszam. No i teraz mamy zupełnie inną urodę. Zupełnie. I zupełnie inną suknię. Możemy tu pokazać ten trend, który napłynął do nas z Francji. Gdybyś mogła podać trzecie okulary, które znajdują się od nas. Trzecie te? Tak. Oh my goodness, no dobra. Cieszę się, że mogłam wywołać to zdziwienie. No i jak... Znaczy powiem Ci, że tak mnie zaskakujesz tymi swoimi wyborami, bo spodziewałam się czegoś zupełnie innego. Okular, tak jak mówię, nie może przyćmić samej stylizacji, a ten projekt od Diora świetnie uzupełnia w każdym aspekcie tą sukienkę, bo jest prosty, jest minimalistyczny, ma delikatne zdobienia złota, co tutaj do tej pięknej kobiety świetnie pasuje. No i ja bym tutaj nic więcej nie dodała, nic więcej nie ubrała. Możesz, Iza, przynieść jeszcze jakieś białe, tak żebyśmy mogli... Białe, ale w sensie chciałabyś, żebym te ci na dała? Przykład te. I pokażę Tobie, że kompletnie przycimiemy tak zdobną sukienkę. Bardzo proszę. Czyli zakładasz, że to będzie zły efekt? W moim odczuciu tak. Jest zbyt złoto, za mocno przykuwają uwagę i tutaj w moim odczuciu to one wychodzą na pierwszy plan, a nie sama suknia. I w ogóle jakby totalnie nie pasują stylem do całości, nie? Co więcej, skóra wygląda też niekorzystnie. W tych było przepięknie, a ta różowa soczewka przy takiej oliwkowej cerze wygląda fenomenalnie. No dobra, to kończymy tymi ładnymi, tak. Proszę bardzo. Ona w tym momencie błyszczy. Po prostu wygląda świetnie. Czas na kolejną stylizację. Paulino, zapraszam. Tym razem, zobacz, mamy taką stylizację, znowu trochę obszerniejsza kreacja, ale właśnie w takim stylu boho glam. Tak. Boho chic. Tak. To ta suknia łączy ze sobą bardzo wiele elementów, uwielbiana jest przez dziewczyny przede wszystkim przez to, że robi wspaniałą talię. No i też to jest taka propozycja, którą często wybierają dziewczyny, które marzą o rękawku, bo on jest, ale jest taki, wiesz, transparentny, więc to ta suknia często spełnia marzenia. Ta stylizacja jest boho, czyli zostajemy też w klimacie aktualnych trendów, jeśli chodzi o okulary. Mhm. I tutaj możemy się pobawić kolorami typu beż, brązy. Możemy poszaleć też kształtem i spróbujmy założyć tutaj bardzo znany model kwiatków od projektanta Chloe. Zobaczymy, czy klimat boho nam wyjdzie. Co sądzisz? W ogóle bardzo mi się podoba to, że jakby to są takie okulary, które nie mają faktycznie ramki. Tak. I one też są przez to bardzo takie lekkie. Delikatne, eteryczne. One mają wszystko to, żeby wpisać się w taką właśnie stylizację. Chciałabym, żebyśmy założyły klasyczny model, delikatnie podkreślający rysy twarzy, ale z świetną soczewką, która złagodzi ten bardzo duży glamour, jeśli chodzi o przód sukienki. Ja bym poprosiła Cię, żebyś podała z tamtej strony, są takie piękne kółka od Diora. Myślę, że znasz ten model nieźle. Chyba znam. Znasz najlepiej na świecie i zobaczysz, jak sam model i sama kolorystyka soczewki złagodzi te mocne zdobienia.
to złoto nie jest żółte złoto, no tylko złagodzone, delikatne, lekko szczotkowane. Szarość tej soczewki łagodzi błysk samej sukienki i one nie przeszkadzają, one współgrają razem ze sobą, wygląda to świetnie. A teraz przed nami Angelika w ostatniej już stylizacji. Widzisz te suknie? Cukiereczek. Jakie okulary do takiej sukni? Spróbujmy tym razem klasykę. Pójdźmy w biele, w beże, czyli taka stylizacja, która wydaje nam się, że powinna być na ślubie. Troszkę wpada w kość słoniową. I zobacz, jaki mamy wydźwięk. Sama stylizacja jest bardzo klasyczna, jest bardzo monumentalna troszeczkę, jest zupełnym przeciwieństwem tych jasnych, delikatnych soczewek i nadaje zdecydowanie więcej klasy. Jest bardzo modowo z tymi okularami. Bardzo modowo. Bardzo modowo, a tak jak już wcześniej Ci mówiłam, ta piękna oliwkowa cera chłonie wszystkie ciepłe kolory. Jak widzicie, te okulary potrafią odmieniać ślubną stylizację zupełnie. Ja na maksa zachęcam do tego, żeby wykorzystać ten moment również na takie trochę szaleństwo, na odrobinę zabawy. Oczywiście. Bo to jest fajne, bo to jest kolejny gadżet, kolejna rzecz, która może nam tego dnia sprawić ogrom radości, podkręcić stylizację, ale również pomóc w sytuacji ogromne słońce, ślub latem i ogólnie razi mnie wszystko. Więc jeżeli macie ochotę na takie modowe szaleństwo związane z okularami, to my z Olą dajemy Wam błogosławieństwo. Bawcie się dobrze i dobierajcie piękne okulary. To jest ważne, skorzystajcie z porady eksperta. Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkujecie piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Izabela Janachowska to najbardziej kompetentna ekspertka branży ślubnej, prowadząca programy telewizyjne, założycielka pierwszego w Polsce ślubnego marketplace Wedding Dream Shop oraz stacjonarnego showroomu Concept Store. Od dziś to ona może wspierać swoim wizerunkiem i autorytetem Twoją firmę. Jak to działa? To bardzo proste. Nie ma znaczenia, czy masz małą, czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Ideą naszego sklepu jest szeroki asortyment, tak aby para młoda i jej rodzina mogła znaleźć wszystko, czego potrzebuje w jednym miejscu. Moda damska, męska, dziecięca, zaproszenia, gadżety ślubne, kosmetyki, małe AGD i kosze prezentowe. Na swojej stronie internetowej, w aplikacji oraz w swoich social mediach będę promować Wedding Dream Shop, a tym samym reklamować Twoją firmę i Twoje produkty. Pewnie zastanawiasz się, ile to kosztuje. Mam dobre wiadomości. To wszystko bez żadnego abonamentu i kosztów stałych. Rozliczamy się jedynie za zrealizowane transakcje. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Wedding Dream TV to znane i lubiane serie, premiery wyjątkowych programów, niepublikowane dotychczas materiały z planu i zupełnie nowe odcinki. Godziny porad, wzruszeń i rozrywki dla każdej kobiety. To jedyna taka platforma. Bądź ze mną. Przełącz się na weddingdream.tv. Jeśli spodobał Ci się ten film, koniecznie zostaw łapkę w górę i podziel się swoją opinią w komentarzu. Zerknij na inne polecane materiały i nie zapomnij o subskrypcji i wciśnięciu dzwoneczka. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.